a Światowe Dni Młodzieży w Krakowie poprzedzające dni misyjne w diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie i doświadczamy obecności bliskości Boga. W nadchodzących dniach, szczególnie aktem wiary i modlitwy, będzie jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 19 listopada, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do Niego i realizacji płynących z Niego zobowiązań. Bulli misericordiae vultus, papież Franciszek podpowiada, by zamykając drzwi święte nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, a prosząc o wylanie Jego miłosierdzia, rosy porannej, by owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości. W nawiązaniu do tych słów i jedności z papieżem chcemy wołać w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie Łagiewnika: Chryste Król, z równością zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi. Wszystkie narody świata, zwłaszcza te narody, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża, sprawy rozpoznały w Tobie swego prawdziwego Pana i Króla, wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twemu panowaniu. Jubileuszowy akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego. Wyznajmy wobec Pana, nieba i ziemi, że Twoje królowanie nam jest bardzo potrzebne. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte, nigdy nie wygasły prawa. Wyrzekamy się złego ducha, wszystkich jego spraw. Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie się i zawierzenie mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszystkich jego wymiarach, kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Pana Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawienie Go należnego mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie, postępowanie. A przecież Bóg Go ponad wszystko wywyższył. Darował Mu imię ponad wszelkie imię, by na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich, podziemnych, by wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kochani moi, na prostym przykładzie, otóż w dniu wczorajszym przed wieczorem, gdy dobrodziej, cukiernik przyniósł tutaj do parafii ponad 180 takich ciastek ze serem, z marmoladą i tak dalej, i tak dalej. Połączone te wszystkie dobre smakołyki w jedno, na tym się ciasto. Ale wiele osób dzisiaj przybyło do świątyni tylko po to, żeby zabrać te rzeczy. A ja mówię, proszę iść podziękować do świątyni pańskiej. Nie, prosto wracało z powrotem do swoich domów. Kochani moi, po to są te ciastka, żeby mieli także siły fizyczne, do tego, żeby i Boga wielbić. Ale podziękować za dar życzliwego serca tych wszystkich, którzy mówią, niech się nie zmarnuje, niech to będzie zjedzone ku pożytkowi człowieka. Trzeba, kochani moi, wzmocnić ducha, razem ze wzmocnić także i ciało. Nie trzeba Chrystusa dzisiaj intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron, nadania Mu władzy, ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem. On jest Panem Panów na wieki. Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znacznym uznaniu Jego królewskiej godności i władzy nad całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki
vas primas. Można powiedzieć tylko, trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Takie określone zadanie domaga się uznania Chrystusa za swego króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego. Jak Duchowi Świętemu dziękuję za to natchnienie, które 7 lat temu usłyszałem także jako kapłan, by tutaj właśnie oddać Chrystowi Królowi Pana, Panów, Króla Królów, cześć i uwielbienie poprzez specjalne nabożeństwo ku czci Pana Jezusa. I to czynimy w każdy czwartek o godzinie 17. Msza Święta błagamy o to pełne, można powiedzieć, życie Chrystowe w nas, widoczne przez dar radosnego uśmiechu, przez dar wytrwania, można powiedzieć, we wszystkich trudach codziennego życia. A potem wystawienie relikwii świętych patronów ojczyzny na ołtarze, ucałowanie ich za ich wierność, oddanie Chrystusowi, aż po śmierć męczeństwa. I błogosławieństwo najświętszym sakramentem po modlitwie za ojczyznę. Dlatego jubileuszowy akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa, obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza. Jest aktem sprawiedliwości w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należy, aktem posłuszeństwa, odpowiedzi na Jego miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi, owocuje w społeczeństwie. Jan Paweł II, papież w homilii inaugurującej swój pontyfikat, mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych i kierunków cywilizacyjnych. Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla Pana trzeba widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia całych drzwi naszych domów, naszych serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swojej przyszłości, pracy na co, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego i realizacji Ewangelii we wszystkich sferach życia. W trakcie rozeznania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, między innymi środowiska oazowego, charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, by uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go, tego, który przemawia wspólnym głosem do ludu Bożego. Zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła. U Jego podstaw jest proklamacja jubileuszowego aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zapraszamy wszystkich wiernych ze wszystkich środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególnie zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na lednickie pola, którzy braliście udział w Światowiniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie kanapę, ruszcie w drogę, zabierając ze sobą entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby, sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Agelikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenie Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś łatwym, dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być tak mocne, jak uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o Jego nieodzowności. Uroczystość rozpocznie się 19 listopada o 10 i kulminacyjnym punktem będzie liturgia przy świętej o 12. Jubileuszowy akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie,
Ci z nas, którzy nie wybiorą się do łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach. Natomiast uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce każdy będzie mógł osobiście razem z domownikami we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w jubileuszowy akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania wnętrza swojego i zaangażowania od obudzenia naszej wiary. Dlatego trzeba, byśmy wszyscy razem podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można sprowadzić jubileuszowego aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcający, o czyste serce, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzić swe królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, że Panem jest Jezus. Już dzisiaj prosimy, aby proklamację jubileuszowego aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w świątyniach, klasztorach, seminariach. Odmawiajmy również w naszych domach modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana, którą dołączamy do tego listu. Na czas przygotowań do jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 5 października tegoż roku. Za zgodność z oryginałem podpisał biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski, a list należy odczytać na Mszach Świętych w dniu 16 października. Takie oto zalecenie, które wypełniliśmy. Wśród nas pan starosta, a także przedstawiciele Komendy Policji Powiatowej w Będzinie, pan Paweł Motocki, który po mszy święty, którzy po mszy świętej wraz ze swoimi kolegami tutaj z Policji, Komendy Powiatowej przedstawi nam pewne rady, ale także i ukaże niebezpieczeństwa, które decydują, można powiedzieć, o nieszczęściu, a skutkach naszej lekomyślności na drogach. Pamiętajmy, że te podejmowane decyzje najczęściej są wywołane emocją, czasami negatywną, złością, czasami gniewem, z którym to złością gniewem ruszamy w drogę, a potem mówimy się nieraz wyżywamy na sobie i na innych. Jako kapłan, jako człowiek najpierw mogę powiedzieć, nie wyruszam z tego placu kościelnego, a wyjeżdżam nieraz 15 razy samochodem, 20 razy poza teren. Nie wyruszę bez modlitwy do Matki Bożej Dobrej Drogi. Nie wyruszę bez stawiennictwa świętego Krzysztofa, mojego patrona także, biskupa Stanisława. Wtedy, kochani, kiedy się tak modlę, za każdym razem wyjeżdżając, to ja wtedy widzę swoich przyjaciół na drodze i swoich wrogów na drodze. Wszystko widzę, bo mam pewien dystans. Ta modlitwa mi daje ten dystans widzenia. Potrafię przyjacielowi elegancko złożyć uszanowanie, który staje ze mną razem na świetle. Z uśmiechem do niego kieruję swój uśmiech. A nieraz ten, który widzę jako wroga swojego, tak sobie rozumie się, Panie Boże, przede mną jest człowiek, który ma rozwolnienie. Rozwolnienie ma. I on lata sprawa w lewo, chce jak najszybciej gdzieś w tym miejscu być, żeby sobie tam swoje potrzeby zaspokoić. Nie, nie, kochani. On nie ma rozwolnienia. On nieraz potem 30 km jedzie, bo on nikt nie puści wcześniej. Musi dostosować szybkość. Tak. Kochani moi, modlitwa wiary, ocali sprawiedliwego. I trzeba się modlić za tych, którzy są niecierpliwi, niewyrozumiali, ale modlić się i za tych, którzy odeszli do wieczności. I
Wierzę raz i słyszę, słyszę to wołanie. Pomoc. Pamiętajmy, że w niebie u Pana Boga są ludzie prawi i ci, którzy przede wszystkim mają się dostać bez grzechu ciężkiego. A ci te dusze, które jeszcze swojego miejsca nie znalazły, one pokutują, one szukają tego swojego miejsca. Słyszymy nieraz to czaskanie w domu, przypominanie. Te dusze przypominają nam, żebyśmy także i za nim się modlili. Nieraz człowiek wyjdzie, szuka tego, tej rzeczy, że tam coś stukło, nie ma nic, wszystko w porządku, a jednak. Godzina 9:10, wtedy wychodzę do ołtarza i się sprawuję przy świętą właśnie za te dusze tak samo. Dzisiaj właśnie chcemy także wspierać i w tych żyjących o mądrość, roztropność, a i także dusze, które potrzebują Bożego miłosierdzia. Czcimy w podziale świętego Ignacego z Antiochii, biskupa doktora Kościoła, a męczennika we wtorek 8 nowena do Matki Bożej, msza dziewiczą Bagana. Czcimy świętego Łukasza Ewangelistę, Panu Łukaszowi, ograniczenie naszemu. Składam najlepsze życzenia, niech Bóg błogosławi mi w tej służbie wiernej, tutaj ku chwale Bożej, ale także w życiu rodzinnym, osobistym. W czwartek czcimy świętego Jana Skęty, profesora Uniwersytetu Krakowskiego, miłosiernego profesora, który dzielił się swoimi dobrami materialnymi, także środkiem pomocnym, także skierowanym ku studentom. O 8 msza dziewiczą Bagana, o inwalidzację Najświętszego Serca Pana Jezusa w czwartek, Króla Królów, Pana Panów i modlitwy za Ojczyznę, błogosławienie święty sakrament. Piątek czcimy błogosławienie wywłaszczenie biskupa patrona Warszawy, w sobotę papieża świętego Jana Pawła II. Ci Pani liczę niewiernych, a więc tutaj ministranci, lektorzy moi tutaj w parafii nas policzą, przystąpić do Komunii Świętej, mężczyzn i niewiasty, i potem przy wyjściu z Kościoła także wszystkich obecnych na mszy świętej. Co roku w październiku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadza takie badanie obecności wiernych w niedzielnej mszy świętej. Chcemy to spokojnie uczynić, żebyśmy byli na tej liście obecności. W dniu 26 października, w środę o 15:00 przychodni tutaj na terenie naszej parafii, na ulicy Siemońskiej 11, będą badania USG, przepływu krwi w naczyniach szyjnych, kończynach dolnych, USG tarczycy, USG nerek, USG stawów, USG piersi, badanie odpłatne, bliższe informacje w klucie kościoła, także informacje w przychodni bezpośrednio. Na stoliku pod tyłem kartki na wypominki za naszych zmarłych, tych wszystkich, którzy pamiętają o zmarłych, przynieśli swoje nazwiska, imiona zmarłych, zapłać. I jeszcze pamiętajmy, że wspieramy na wypominki roczne i oktawa.